Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jako, że święta są coraz bliżej, chciałbym Wam wszystkim życzyć dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że nadchodzące święta spędzicie miło w gronie najbliższych. A właśnie, z okazji świąt Bożego Narodzenia postanowiłem zbudować jakiegoś moca w tym klimacie. Tylko, że zrobiłem być może coś dziwnego, ponieważ tematykę świąt połączyłem ze Star Wars. I tak powstała ta konstrukcja. Podczas budowy nie zwracałem uwagi na to, w jakim okresie żyły dane postacie. Znajdziecie tu postacie ze wszystkich 9 części Gwiezdnej Sagi. Wpierw zacznę jednak od omawiania podstawy, która przedstawia wycinek jakiejś bazy. Na jednej ze stron podstawie można powiedzieć, że zrobiłem taki przekrój, gdzie widać różne przewody i tak dalej. Na jednej ze ścian mamy nieotwierane przejście, panel sterujący do tego przejścia oraz jakieś urządzenie. Natomiast na drugiej ścianie znajduje się powtarzalny wzór i oprócz tego 4 przymocowane świąteczne wieńce. Nie jestem pewien, czy tak to się nazywa. Podłoga natomiast została zbudowana z płytek ze studami, z płytek bez studów, no i z szarych sztabek. W rogu mamy górkę ze śniegu, z której zjeżdża Mace Windu. Na Star Warsowych sankach, które mają nawet kierownicę. Wow. Nie wiedziałem, jak je zbudować, by wyglądały bardziej nowocześnie, więc dodałem im kierownicę. Wiem, głupi pomysł. Obok górki natomiast Snowtrooper buduje śnieżnego gong droida, który to jest lekko przerobionym gong droidem z najnowszego Star Warsowego kalendarza adwentowego. Dalej mamy 2 żołnierzy z najnowszej Star Warsowej trylogii. Biały trzyma biały kubek, czerwony trzyma czerwony kubek. Nie wiem dlaczego, ale ten pomysł mi się spodobał. Nie odchodząc jednak daleko od kubków, mamy żółty kubek, zapewne z gorącą czekoladą, o którego można powiedzieć, że kłóci się Yoda z Ahsoką i z pomocą mocy próbują sobie jego wyrwać. Dalej mamy holograficzną choinkę, no bo skoro jest to Star Wars, to musiał być też hologramy. Jest ona zbudowana z przezroczysto czerwonych groszków i tylko żałuję, że nie mam świecącego klocka, bo fajnie by ona wyglądała podświetlona od spodu. Ostatnimi postaciami są Poe Dameron, wręczający pluszowego konika Darth Vaderowi oraz Człowiek Pustyni, który stoi przed choinką. Oprócz tego zbudowałem 3 proste prezenty różnej wielkości. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, no i cześć.